Cześć, jestem Klawiataka Kanałno i już witam Was w szybkich odpowiedziach. Napisz równania reakcji, otrzymywania podanych soli wszystkimi poznanymi sposobami. Skorzystać z szeregu aktywności metali. Dobra, no to tutaj niestety dość sporo do roboty. Najpierw sobie zapiszemy, jakie sposoby zostały już przez nas poznane. Otóż pierwsza była reakcja zobojętniania. Czyli to była reakcja, gdzie mieliśmy mm, zasadę lub no tam wodorotlenek plus kwas. Daje nam to sól plus woda. Dobra, kolejna lekcja to była reakcja metali z kwasami. No to jak na sama nazwa wskazuje, będzie metal. Plus kwas, daje nam to sól, plus wodór. Okej. Okay. I to tyle. Myślałam, że jest więcej tych sposobów. Czekajcie na pewno, sprawdzę, nie? Tylko te dwa. Okej. Okay. No to będziemy sobie przechodzić do pierwszego. Mamy siarczan. 6 litu. Tutaj że skorzystać z szeregu yy, aktywności metali. Wszystkie te tutaj metale, jakie nam podali w tym zadaniu, są to metale, które są aktywniejsze od wodoru. Ok, czyli zaczynamy od tego, że mamy zasada, czyli Li-OH. Lit ma wartościowość 1. Yy, grupa wodorotlenowa też ma wartościowość 1 dodać. No skądś musieliśmy wytrzasnąć ten siarczan 6. No to wszędzie mamy kwas, czyli to będzie kwas siarkowy 6. Ok. I tworzymy sól. Sól składa się z metalu i reszty kwasowej. Czyli mamy Li, SO4. Li ma wartościowość 1, SO4 ma wartościowość 2, ponieważ tyle wodorów mamy w kwasie. 2. Dodajemy wodę OK. Zaczynamy od tego, że litów z tej strony mamy dwa. Tym samym zwiększyliśmy liczbę wodorów. Mamy dwa i dwa, czyli po tej stronie mamy cztery wodory, tu mamy tylko dwa wodory, więc dajemy tutaj dwójeczkę. OK. I teraz, żeby, żebyście byli spokojni, to sprawdzimy jeszcze, że mamy jedną eskę, bo za eską nic nie mamy. Jedna eska i tleny. Z tej strony mamy dwa. I 4, czyli 6, z tej strony mamy 4, i 2, czyli 6. Wszystko się zgadza. Teraz metal, czyli samotne li, ten sam kwas musi być. Ta sama sól, natomiast tu mamy H2. Już Wam spieszę z wytłumaczeniem, dlaczego. No bo sól składa się z metalu. I reszty kwasowej, czyli niepodkreślone zostaje nam tylko H2, a wcześniej tu o OH i H, czyli H, dwa, mm, dwa różne pierwiastki, wodory i tlen. Dlatego mamy tutaj wodę, tutaj tego tlenu nam zabrakło, więc znikąd nie wytrzaśniemy go, dlatego tu jest wodór. Ok, jedna reszta kwasowa, bo nie jest to wzięte w nawias, i jedna reszta kwasowa. Dwa wodory, dwa wodory, ale uwaga, tu mamy dwa lity, tu jest jeden lit, czyli dajemy dwójkę. Dobra, to tutaj sobie napiszemy podpunkt B. Fosforan 5 baru, czyli musimy mieć bar, który leży w grupie drugiej, natomiast grupa wodorotlenowa ma wartościowość 1, czyli trzeba by on wziąć ją w nawias za nawiasem dwójeczka. I mamy fosforan 5, czyli kwas fosforowy 5. Tworzymy teraz tą sól, którą nam podali w tym zadaniu, czyli Ba PO4, wartościowość 2, wartościowość 3. Tu leci trójeczka, to bierzemy w nawias, dwójeczka i dajemy H2O. Ok, od czego by tu zacząć? Hmm. Może od tego. Że mamy reszt kwasowych aż 2, czyli damy tutaj 2, a tutaj mamy barów 3, czyli damy 3. I teraz tym, oto sposobem, policzymy sobie wodory. Pamiętajcie, że te współczynniki się ze sobą wymnażają, czyli mamy 3 razy 2, 6 wodorów, 2 razy 3, czyli 6 wodorów. Łącznie 12 wodorów, 12 na pół, bo razy 2. 12 to 6, bo 6 razy 2 to 12. Wszystko nam się zgadza. Przechodzimy do drugiej metody. Czyli mamy bar plus kwas. Ok. No to tworzymy dokładnie tą samą sól. Tym razem mamy H2, ale robimy dokładnie tak samo. Tutaj damy tą dwójkę. Tutaj damy tą trójkę i policzymy sobie wodory. Wodorów z tej strony mamy 2 razy, 3, czyli 6. Zatem tutaj dajemy trójeczkę. Przykład C. Azotan 5 sodu, czyli zapisujemy sobie zód w grupę wodorotlenową po jedyneczce, czyli nie piszemy nawiasu. Azotan 5, czyli my musimy mieć kwas azotowy 5. Tworzymy sól, którą nam tutaj podali. Na jest w grupie pierwszej, czyli ma wartościowość 1. N no otrzyma wartości, wartościowość taką, ile wodorów jest w kwasie. Tu mamy zgapę 1 i H2O. A wiemy, że H2O, bo sól składa się z metalu i reszty kwasowej, i mamy. Te rzeczy podkreślone. Jedno NA, jedno NA, jedna reszta kwasowa, bo nie jest wzięta w nawias. Jedna reszta kwasowa, dwa wodory, dwa wodory, jeden tlen, jeden tlen. Dobra. I teraz z metalem. Powstanie nam ta sama sól. Natomiast tutaj będziemy mieć wodór. I tutaj już nie jest tak super, bo mamy dwa wodory, a tu mamy tylko jeden wodór. Więc dajemy tutaj dwójkę. Tym samym zwiększamy ilość reszt kwasowych, czyli tutaj damy dwójkę. I zwiększamy ilość sodu, czyli tutaj damy również dwójkę. No i D. Chlorek potasu, czyli potas. I grupa wodorotlenowa, to ma wartościowość 1, to ma wartościowość 1. Chlorek bierzemy z kwasu. Chlorowodorowego i tutaj mamy KCl, czyli mamy jedyneczkę, jedyneczkę dodać H2O. No i znowu wszystko się zgadza: jeden potas, jeden potas, dwa mm, wodory, dwa wodory, ten tlen, ten tlen. No i co jeszcze? A, i chyba chloru nie sprawdziłam, że tu jest jeden chlor, jeden chlor. Czyli będzie dokładnie ta sama sytuacja, co wcześniej. Jeżeli chodzi o współczynniki stychiometryczne. Tutaj mamy dwa wodory, czyli tu musimy dać dwa, tym samym zwiększamy ilość chloru, dajemy tutaj dwa, tym samym zwiększamy ilość potasu, i tutaj dajemy dwa. Ok. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę, i no i już,